Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Swojskie Pola. Na początku jeszcze tylko przypominam o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym nowym materiałem. Słuchajcie, no tak jak ostatnio powtarzałem, żeby rozwinąć gospodarstwo na jakiś tam poziom, to musimy po prostu sprzedać to, co mamy w tych swoich silosach. Ja tutaj pomyślałem, że fajnym rozwiązaniem właśnie będzie sprzedaż rzepaku i soi, przynajmniej na odcinku, z tego względu, że to jest dosyć drogi towar. No i tutaj tego na przykład rzepaku mamy 15 tysięcy litrów, soi mamy 13 tysięcy, no i słonecznik też jest całkiem drogi, więc tutaj też warto by to było podkreślić. Także tak, no, zaczniemy sobie może od rzepaku, przynajmniej jedną przyczepę i tutaj mamy do Henryk Pol mamy zawieść, tak? Znaczy cena jest najbardziej taka odpowiednia naszym wymaganiom, jeśli o to chodzi. Więc rzepak leci do Henryk Pol, 15 tysięcy litrów, przyczepa oczywiście tego nie ogarnie na raz, ale ja jeszcze muszę zobaczyć, gdzie ten Henryk Pol jest. Przy okazji właśnie zaliczymy sobie małe zwiedzanie mapy, chociaż Henryk Pol jest stosunkowo niedaleko mimo wszystko. A tutaj jest tak, kup ziemniaków i buraków, tutaj mamy Henryk Pol na zboża. No dobrze, dobrze, więc jedziemy. A, jeszcze zapomniałbym. Cholera, trzeba bramę otworzyć, więc jeden kursik polecimy sobie z rzepakiem. Jeden kursik polecimy sobie z soją. I zobaczymy, na co nam to jeszcze dzisiaj odcinek pozwoli. No ewidentnie dzisiaj będę chciał się skupić na sprzedaży. Ale zostańcie, bo tak jak mówię, będziemy mogli sobie tutaj pozwiedzać trochę mapę. Tylko teraz tak. Kierunek mój, czy on jest dobrze obrany? No chyba dobrze, tylko nie wiem, czy to jest droga. No w sumie chyba droga, tylko to jest taka droga u mnie na gospodarstwie raczej. 12 tysięcy litrów, więc 3 tysiące litrów tam zostaje w tym. No i to jest właśnie ten ból, że... Dobra, tutaj możemy, a ruch chyba mam wyłączony, więc bez problemu. Możemy sobie jechać. Będzie można też właśnie, tak jak mówię, pozwiedzać, zobaczyć. No i mi się tutaj naprawdę, tak jak wspominałem, bardzo, bardzo podoba. Plany, jakie tutaj mam, to w momencie, gdy sprzedamy większość rzeczy z silosu, chociaż większość nie oznacza wszystkie, pamiętajcie o tym, bo część rzeczy na pewno będę chciał sobie jeszcze zostawić. Pensja pracowników, minus... No właśnie, bo jeszcze owiec mi się tam kosi, słuchajcie, jeszcze tam owiec się kosi. On pewnie za chwilę skończy ten owiec kosić. Ale ten ciągnik pięknie chodzi, naprawdę, nie? Serio, aż miło posłuchać. Dobra, jedziemy dalej. Ten owiec mi tam właśnie skończył kosić, pewnie 25 tysięcy litrów wyjdzie za owiec. Owiec też swoją drogą jest całkiem spoko. Myślę, że nawet ten owiec byśmy mogli sobie jego część jakoś tam przynajmniej zachować. No bo nie wiadomo, jak to wyjdzie. Czy nie będziemy mieli na początek koni? Chociaż od koni to ja zaczynałem na Seasons. Więc no tu... Tutaj jeszcze zobaczymy, czy ja tędy, przepraszam, czy ja tędy mogę wjechać? Tutaj jest chyba waga. Chyba tędy mogę wjechać. Tak jest, tutaj mogę wjechać. No i tutaj nas zważą oczywiście. No dobrze, proszę nas zważyć, dziękuję. Gdzieś tutaj jest licznik pokazany? Nie, chyba nie ma. No, trudno, trudno, trudno. Teraz musimy się udać. Kurde, ale zobaczcie, jak tu, wiecie, fadromy jakieś takie stoją sobie. No, ładnie to wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. Tylko. Tam jest ten skup buraków. A gdzie jest ten skup? Mi to się wydaje, że tutaj trzeba by było wysypywać zboże. Ale czy mi się dobrze wydaje? Zaraz zobaczymy. No, dokładnie. No nie wiem, czemu tam było akurat oznaczone to miejsce. No i lecimy. Lecimy, lecimy ładnie, bo troszeczkę pieniędzy mi jest potrzebne. Plan oczywiście na kolejne odcinki mam, tak jak mówiłem, gospodarstwo będziemy sobie tutaj stopniowo rozwijać. Ja będę się starał nagrywać dosyć często odcinki z... z tej farmy. Tak samo teraz pomyślałem, że znaczy dosyć często z każdej serii dostaniecie jeden odcinek w tygodniu, czyli trzy odcinki z farminga, ponieważ no wiadomo, farming jest takim u mnie górującym
produktem na kanale. Trzy odcinki dostaniecie z farminga na tygodniu. Jeden to będzie z Seasons, jeden będzie ze swojskich pól, no i jeden będzie z Przemasowa. Oczywiście, tylko no Przemasowo jest tam troszeczkę zagracone tymi wyzwaniami, z czym się tak naprawdę myślę też dosyć szybko uporamy. Nie ma problemu, bo no zostaje nam jeszcze tylko teraz pszenica do ogarnięcia, no i gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy będzie topola energetyczna, ale o topoli to jeszcze nawet teraz nie myślę, nie dyskutuję na ten temat, bo to sobie zostawiamy na jakieś tam odległe plany w przyszłości, także spokojnie. Także teraz, na chwilę obecną, trzeba będzie pojechać i sprzedać soję. 51 tysięcy na koncie, co jest, myślę, całkiem spoko. Zastanawiałem się, czy nie zmienić poziomu trudności na normalny, z łatwego. Ale to mogłoby prowadzić się z jakimiś tam dodatkowymi ograniczeniami. Ja tutaj będę chciał mieć jakieś 4, 5, może 6 pól w przyszłości. Jeden bądź dwa kombajny, to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. No i przede wszystkim nie chciałbym tutaj tego gospodarstwa tak rozrastać, że żniwa będą mi pochłaniały cholera wie ile czasu. Tylko właśnie miałoby to wyglądać na takim zasadzie, że małe gospodarstwo. Myślę, że fajnie wam się to będzie też oglądało. Tutaj te budynki też mega fajnie wyglądają. To pastwisko dla owiec jest całkiem ciekawe. Myślę, że z tego też sobie skorzystamy. Tylko trzeba będzie nam mieć tutaj gdzieś jeszcze łąkę, więc no to jeszcze na spokojnie, nie? Dobra, teraz sobie wysypujemy. W sumie z kombajnu można by było też wysypać, ale to jeszcze. Teraz mamy do wywiezienia soję. Chociaż, no dobra, resztę rzepaku sobie wywiozę później. Tutaj tą soję, te 1000 coś litrów, to już sobie zostawię w tym silosie. Tylko nie wiem, gdzie soję mielibyśmy wywozić. Skupu Grosickiego. O, Grosicki ma swój skup? Ja nie wiedziałem. Gdzie jest skupu Grosickiego? Czy to już jest gdzieś dalej? Nie, to też jest blisko. Z drugiej strony, skup Agroplon, piekarnia, biogazownia, mleczarnia, przędzalnia. No ja myślałem, powiem szczerze. Tak się zastanawiałem. Tak naprawdę mamy najdalej, do skupu Bel, na tartak, do biogazowni i do piekarni. A reszta to jest tak w miarę pod nosem, bym powiedział, więc lecimy sobie do Grosickiego. Zobaczymy przy okazji, co tam u niego słychać. Kto wie, może dzisiaj akurat on będzie obsługiwał skup, to jeszcze jakiś tam autograf dostaniemy. No ale nie spodziewałem się, że Grosicki akurat będzie miał tutaj swój skup. No cholera. Dobra. No widocznie chłopak rozwija się na różnych płaszczyznach, nie? Także jakieś tam biznesy sobie można prowadzić. Także lecimy sobie teraz sprzedać soję, będzie troszeczkę więcej pieniędzy. Wszystkiego od razu sprzedawał nie będę. Tutaj jeden obszar na początek nam w zupełności wystarczy też, bo tak jak mówię, no nie chcę też jakoś mega szybko się tutaj rozwinąć. Oczywiście zależy nam na jak najbardziej zoptymalizowanej rozgrywce. I standardowo nie wyrzucamy pieniędzy w błoto, chociaż pewnie jakieś lamy się zdarzą, że tam coś sobie kupię, a za chwilę stwierdzę, chyba jednak nie tego potrzebowałem i tak czasami też bywa. Więc jak sobie tą soję wywiozę, zobaczymy co jeszcze byśmy tam mogli takiego w miarę słoneczni, tak jak mówiłem, może słoneczni. Kurde, zobaczymy. Bo z drugiej strony, to moglibyśmy sobie mając tą kukurydzę, tylko, bo zaraz, tutaj na tej mapie, moi drodzy, jest to trochę inaczej wyznaczone z tego co pamiętam. Czekajcie, jak to było, bo... O, teraz mi pokazuje budynek. Dobrze. Pokazuj mi wszystko. Tutaj mamy pastwisko dla krów. A dla świń? Tu jest dla świń. Tu jest dla świń. Czy ja ten obszar musiałbym kupić? O! Wartość 546. A mój? 400. Te świnki są dosyć drogie, powiem szczerze. Świnki są dosyć drogie. A tutaj mamy krowy i kury na jednym, tak? I tutaj mamy wartość 555 tysięcy. Więc z drugiej strony będziemy sobie, bo tutaj myślałem, że te obszary są dosyć tańsze. Cała ta reszta jest dosyć tania. Ale okazuje się, że nie jest aż tak tanie. Tutaj to wiadomo, te pola małe.
Za taką ósemeczkę za 50 tysięcy? Chętnie by człowiek przytulił do swojego gospodarstwa. Zobaczymy. Zobaczymy. Na kogo padnie? Na tego Benz oczywiście, no. Tak jak mówię, wszystkiego od razu sprzedawał nie będę, więc spokojnie, nie macie się co martwić. Jedna przyczepa jest tylko. No jest hak, można by było coś drugiego przyczepić tutaj sobie. Ale na spokojnie, o co przez tory, żadne PKP Cargo, czy też Intercity nie leci teraz w tym momencie. O, tutaj jest kupa Grosickiego. Troszeczkę zlamiłem i za późno. O, dobra, teraz powinno być spoko. Kupu Grosickiego, o panie, no to Grosicki tutaj widzę ładnie szaleje. I wyładujemy sobie soję. Bardzo proszę mi tutaj zapłacić, ładne pieniążki. Dobrze, że swoją drogą nie trzeba czekać na pieniądze, na jakieś tam przelewy, fakturkę czy coś w tym stylu. Tylko od razu nam płacą, no tak to by było ciężko, no. Ciężki temat. No, dobra, bo wszystko. 37 tysięcy, 83 tysiące na koncie. No i bardzo fajnie, cieszy. Coś tam jeszcze sobie sprzedamy. No i być może właśnie będzie nam dane kupić sobie jakiś obszar, tylko tak jak wspominałem już wcześniej, nie chciałbym nic kupować takiego bardzo, bardzo dużego też. Ja nie wiem, czy my tu mamy dostęp do pociągu? Zaraz. Bo skoro tutaj są tory kolejowe, chyba nie. No, raczej nie mamy dostępu. Ale to nie ten ciągnik, tutaj jest. Nie, ja jestem, tutaj jestem. Tak są narysowane tory? No to by wyglądało, że tutaj gdzieś jadą w tę stronę. Tutaj też mam jakiś kawałek torów. Tutaj mamy tory. O nie, nie, to tutaj pewnie był ktoś darował sobie ten cały kolejowy biznes. W sumie to może i lepiej, zobaczymy. Kurde, tak się zastanawiam na tego owsa, mam całkiem sporo, więc chyba jednak się skuszę i owiec jeszcze raz wywieziemy gdzieś. Mam nadzieję, że owiec będzie można wywieźć dalej. Sobie troszeczkę więcej zwiedzimy, no tu akurat nie spodziewałem się, że aż tak wcześnie, aż tak szybko będziemy mieli dostęp do tych skupów, że myślałem, że kurde, gdzieś dalej można. Można by było teoretycznie pojechać dalej, tak? Ale pieniądz byłby mniejszy, no i paliwo by się bardziej zużyło, wiadomo. A jak mówiłem, no nie na tym to tutaj ma polegać, moi drodzy. Jedziemy sobie dalej, ale mimo wszystko i tak, serio, jeżeli o to chodzi, to klimat jest na tyle zarąbisty, no i przejechałbym swoje gospodarstwo ładnie, na tyle zarąbisty, że serio, aż miło się tutaj gra i patrzy na tą rozgrywkę, serio. Ja jestem mega zadowolony. Swojskie pola, myślę, że wyjdzie to tam całkiem spoko. Chociaż z jednej strony nie podoba mi się trochę to, że mamy narzucone od góry gospodarstwa. No teoretycznie wiadomo, mogę sobie tu postawić budynek na świnie czy cokolwiek takiego. No, zgadza się. Nie ma żadnego problemu. Dobra, weźmy sobie owiec. Dopiero zobaczymy wtedy. Chociaż nie tak zrobimy, nie tak zrobimy. Weźmiemy sobie, wysypiemy jeszcze owiec z kombajnu. Bo ja nie wiem z drugiej strony, ile jest w kombajnie owsa. Kłoma leży. Pole tutaj też jeszcze będzie do uprawienia. Także na spokojnie. Tutaj mamy na tym obszarze numer 8, z tego co widzę, kukurydzę. Więc jeszcze by nam trzeba było header do kukurydzy tutaj dokupować. No proszę. Proszę, proszę. Wysypujemy. Trochę było tego towaru, jakby nie patrzeć. Jedną przyczepę tam 5000 litrów wywiozłem, coś takiego, no i tutaj resztę mamy. Czyli jakieś tam 8-9 tysięcy litrów w przybliżeniu, niech będzie, że tyle tutaj zebraliśmy z tego obszaru. Także bardzo fajnie. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne modyfikacje na takie małe gospodarstwa, to koniecznie piszcie. Wiem, że u mnie w komentarzach nie można wklejać linkaczy. Ale na Discordzie możecie do mnie napisać, tak? Albo możecie napisać na przykład nazwę takiego moda i napisać, na której, gdzie się to znajduje ogólnie. Więc też to sobie tak znajdę. Dlaczego nie można wklejać linkaczy, zapytacie? Nie można wklejać linkaczy, bo na początku kanału, jak założyłem sobie kanał, to w komentarzach, nie wiem, na przykład było 5 komentarzy, z czego 4 komentarze ludzie wklejali linki do swoich kanałów na YouTubie.
to mi się nie podobało. Z tego względu też zablokowałem wklejanie linków w komentarzach, także od razu takie wyjaśnienie. W sumie może trochę późno, bo już nieraz się zastanawialiście pewnie, dlaczego u Karola nie można wklejać linków. Dobra. Zaraz. No owies, tak. A mi się wydaje, że się tutaj zmieniało. No bo to jest owies. A taki tani? Myślałem, że owies będzie droższy. I owies do piekarni, o kurde. Faktycznie. No teraz to mamy do przejechania kawałek. To trzeba jechać by było chyba tutaj. Przy okazji sobie oblukamy farmę z krowami i kurami. No dobrze, to lecimy na wycieczkę. Pamiętajcie, że oczywiście mapka do pobrania jest na oficjalnym ModHubie. Ja polecam ogólnie przeglądanie modyfikacji na ModHubie, chyba tutaj przez ten interfejs w grze. Z tego względu, że sądzę, że jest o wiele łatwiej przejrzysty i nie wiem, mi się ogólnie łatwiej znajduje te modyfikacje, a poza tym, wiecie, no klikacie, pyk, pyk, mapka pobrana, od razu możecie sobie, wiecie, zrestartujecie sobie grę z automatu i możecie sobie odpalić nowego save'a. A my lecimy do piekarni. Gdzie ta nasza piekarnia? Tam jest. Dobra, no tutaj z tego widoku sobie pojedziemy. Albo możemy jechać z tego. Tutaj z tego widoku... Wiesz, jest fajnie, ale tutaj jakoś tak ładnie wygląda. Ten ciągnik chyba taki klimacik fajny robi, nie? Jak mi się wydaje, czy ja? Ja tutaj mam tura, no tak. Dobra. Mapkę sobie włączę, chociaż małą, ale sobie włączę. Żeby nie było lipy, że się zaraz zgubię gdzieś tam. Chociaż podejrzewam, że może być różnie. Wiem, że mamy jechać tam, w tamtym kierunku. Ale zobaczymy. 28 km na godzinę. To i tak jest demon prędkości. To jest i tak demon prędkości. Tutaj byliśmy dzisiaj. Tam byliśmy u tego, u Grosickiego, z tego co pamiętam, także... Niestety nie było go, tak jak mówiłem, że fajnie by było, gdybyśmy go zastali i jakiś autograf, coś w tym stylu, ale... No nie było go, nie było. No trening podobno. Tam pytałem pani, która wypłacała pieniążki w tym skupie, to mówi, że nie, na treningu jest. Proszę przyjechać w innych godzinach, innym razem, chociaż mówi też, że rzadko jest, bo zalatany chłopak, także... Jakbyście jechali na skup do Grosickiego, to pamiętajcie, że niekoniecznie go spotkacie. Dobra, lecimy do tej piekarni. Zawieziemy tam owsa i będą pewnie jakieś płatki owsiane, czy coś tam robić. Cholera wie, co tam do czego owiec nie będzie potrzebny w tej piekarni. Jeszcze to gospodarstwo po drodze chciałem zwiedzić. Ja pierdziele, no czyż to nie wygląda wspaniale? Dobra, aż musiałem sobie na chwileczkę zatrzymać. I zrobić sobie zrzut ekranu na miniaturę, no serio. To miejsce mi się tutaj mega spodobało. Tutaj taka dróżka. Ja pierniczę, że ja wcześniej nie zacząłem grać na tej mapie. Masakra. Już mówiłem od jakiegoś czasu, że plany... oczywiście plany były na to, żeby rozpocząć... O, siemaneczko! Sąsiad, trzeba wejść jakoś się tam przywitać. No i tutaj to widać, że biedaki nie mieszkają, no. Taka bogata wieś, jakby nie było. Tutaj stoi jakiś bombiaczek, tutaj o, nawet dwa garaże, no proszę, proszę, się powodzi. Ale oni tu chyba gospodarstwa nie mają, tutaj wszystkie pola mają być moje, a oni mają wszystko patrzeć. Z tego co tutaj zaobserwowałem, jadę sobie jeszcze, zobaczę, tylko. Tutaj, to gospodarstwo z kurami. Krowami, sobie zwiedzimy. O, ładnie, możemy otworzyć. Siemaneczko, dzień doberek, no i tutaj mamy dom, więc dom jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ u nas też jest dom, w sumie jest też dom, ale dziwne jest w tym wszystkim to, czy my tutaj mamy jeszcze jakieś maszyny, jak kupimy gospodarstwo? Chyba jednak nie mamy. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, gdzie jest to pastwisko. Tutaj są kury, o, w tym miejscu. Zobaczcie. No też świetnie to wygląda. Naprawdę. A tutaj mamy oborę dla krów najprawdopodobniej. Zgadza się? Tutaj mamy miejsce na obornik. Tutaj możemy...
W sumie, to patrzcie, że ja nie jestem tu właścicielem, ale z drugiej strony krowy już mógłbym tutaj kupować. Więc dziwne troszeczkę. O, co to? Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja. Modernizacja gospodarstw rolnych mająca na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa beneficjenta w obszarze rozwoju produkcji mleka krowiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania. Dobra. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata. No piękna tablica informacyjna, pięknie. Wszystko nam tak powiedzieli, wyśpiewali. O, ładnie, nasz warsztacik. Oczko, spoczko. No i tutaj możemy. A krówki, halo, gdzie my możemy? Mamy gnojowice. A tam było, że krowy możemy kupować. No dobrze. I co, mam jeszcze furtkę. Ciekawe, czy one wyjdą poza na przykład ten obszar. Tu jeszcze silos na kiszonkę. No, powiem szczerze. Tutaj mamy jeszcze jeden wjazd. Powiem szczerze, że bardzo kuszące i mi się całkiem spoko tutaj podoba mi się to gospodarstwo. Ale teraz sobie musimy tutaj, o tak sobie pojedziemy na skróty, żeby sąsiadowi tutaj nie zjechać kawałka pola. I lecimy do tej piekarni. Tam jest, gdzie ta piekarnia była. Ja się nie zgubiłem przypadkiem. Tam jest, to jeszcze galanty kawałek przed nami. Także jedziemy dalej. No powiem szczerze, że to gospodarstwo naprawdę warte uwagi. Z drugiej strony dziwne jest to, że nie zaczynamy z krowami na gospodarstwie, tylko gdybym wiedział, wcześniej bym to zauważył, to pewnie sprzedałbym tamto, kupiłbym to i też by było spoko w sumie. Ale już teraz zostaliśmy. No i tutaj typowa droga przez las. Taki mini las w sumie, bo tam mamy już jakieś pola, coś takiego. Ale to teraz to wygląda no bosko. Jeszcze ja, jadący środkiem, nie? Coś wspaniałego. Dobra, przyczepa jest, jest. Przykryjemy sobie, żeby mi tam plewy nie wywiewały gdzieś. Bo wiecie, nie jest zwymulkowane to zboże do końca, także. Oni sobie tam odsieją, bez problemu. Tutaj będzie jakieś miasteczko też, zobaczcie, taki bardziej rozwinięty region, bo bloki jakieś są, coś takiego. Mamy też CPN, więc jak sklepy będą zamknięte w niedzielę, to jedzie podjechać. O, w rowie jest woda, bo to jest to, czego właśnie brakuje na tych oryginalnych mapach. Taki rów, mostek, wiecie, tutaj woda, tam coś się dzieje, tutaj ludzie chodzą. Takie typowe bloki z płyt, tak jak u nas w Polsce wcześniej były robione. Boisko, tylko piłki są dwie, trzy, ale dosyć duże. Ej, coś mi się wydaje, że na tych piłkach to pisze jakieś tam, kurde, coś chyba ktoś. No, wskoczyć tam za cholerę chyba nie skoczę, chyba że jakoś z przyczepy. Ale coś mi się wydaje, że to takie mundialowe te piłeczki troszeczkę. Coś jak z mundialu. No tutaj to już widać, że to jest raczej miasteczko niż jakaś biedronka. O, kontenery. No szczegół bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Kontenery na segregację śmieci. To zobaczcie, jak to jest ładnie rozrysowane. Szkło mamy. Tu też mamy szkło. Tu też mamy szkło? Tylko na szkło. No dobra, ale są, tak? Są, proszę segregować. Nie wyrzucamy butelek gdzieś tam. Cholera wie gdzie. Także lecimy sobie dalej. Przejście dla pieszych jest, ale nikt chyba przez to przejście dla pieszych nie przechodzi w sumie. Na chwilę obecną nikt nie przechodził. Jak ja mam do tej piekarni dojechać? To jest też takie dobre pytanie, dosyć. To jest rondo. To jest rondo. Karol, to jest rondo. Zgadza się? To jest rondo? Tak, to jest rondo. Dobrze. Więc jeżeli to jest rondo, to nie jedziemy w tamtą stronę. To jedziemy tędy. I piekarnia jest tutaj. Ale gdzie jest wjazd do piekarni? A, tutaj mamy wjazd do piekarni. No to już wszystko jasne.
wszystko się wyjaśniło. Pozwiedzane. Tam sobie muszę bramę otworzyć. Rogalik, piekarnia Rogalik. Dobrze. Dzień dobry, ja tylko trochę owsa przywiozłem, także spokojnie. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Dajcie mi znać, czy wam się podobały takie odcinki. Mam nadzieję, że tak. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli macie jakieś fajne modyfikacje na takie gospodarstwa właśnie w tym stylu, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Hej!